Pamiętaj, że nie wolno ci wypić ani jednego kieliszka do końca życia. Dlatego chcę tu zostać. Nie chcę wychodzić, dopóki nie odzyskam wiary w siebie. Przekonaj go. Chodźmy razem. Dobrze się czujesz? Źle spałam. Denerwuję się podróżą. Jak pamiętasz, jutro lecę do Australii. Wspaniała. Prawie nie trzeba robić przeróbek. To nie pierwsza przymiarka, tylko ostatnia. Jutro może wziąć ślub, prawda? Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Zamurowało ją. Obróć się. Rozumiem, że denerwujesz się podróżą. Ja też. Zamierzasz się rozluźnić, kiedy wyjadę? To dla ciebie. Co to? Prezent ode mnie i Sebastiana. Otwórz. Chcę wiedzieć, czy ci się podoba. No jak? Dziękuję. Możesz trzymać w niej paszport, pieniądze, bilet. Nie wiem, że nie jest ładna, ale przynajmniej nikt ci jej nie ukradnie. Przyda się. Dziękuję. Nie ma za co. Mamy dużo pracy. Czemu to zrobiłaś? Ta torebka jest okropna. Kwestia gustu. Chciałaś jej dokuczyć. Nie powinna wybrzydać. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Od kiedy to polubiłaś przysłowie? Od dzisiaj. Jestem taka szczęśliwa. Bo Macarena wyjeżdża? Nie przeczę, że byłam zazdrosna. Tego ja nie musiałam zrobić, żebyś się w niej nie zakochał, ale udało mi się. Czemu płaczesz? Tak, bez powodu. Płaczę ze szczęścia. Nie pierwsza to panna młoda płacze, widząc się w mojej kreacji. Muszę ją zdjąć. Zostaw nas same, dobrze? Co ci jest? Raquel nienawidzi mnie za to, że nie uczestniczę w zemście. I że mam dziecko z Milagros.
Rafaelito znów połączył rody de la Torre i Echeverría. Raquel nigdy się z tym nie pogodzi. Pierwsza była Melissa. Raquel jest chora z nienawiści, dlatego musisz ją schwytać, nim będzie za późno. Zrobię to. Mam dobre wieści. Szpital ma nowego kucharza? Zabierzemy cię na badania. Jeśli wynik będzie dobry, jeszcze dziś pojedziesz do domu. Czuję się znakomicie. Pójdę już. Mam nadzieję, że cię wypiszą. Jak się czujesz? Dobrze. Boli? Ani trochę. Nic mi nie dolega. Daj mi rękę. Nie wiem, co mi się stało. Zobaczyłam się w sukni ślubnej i zrobiło mi się smutno. Nie mogłam powstrzymać łez. Nie cieszysz się, że wychodzisz za mąż? Wybacz, ale muszę wyjść i zaczerpnąć świeżego powietrza. Nie wiesz, czy kochasz Martina? Nie martw się. Kocham go i wyjdę za niego. Chodźmy. Porozmawiamy później. Dokąd idziesz? Nie będzie ślubu? Będzie. Martin i Milagros bardzo się kochają. Martin, jak narzeczona? Dlaczego jesteś ubrany i nie leżysz w łóżku? Leżąc na Golasa, nie mógłbym przyjmować pacjentów. Doktor Vergara pozwolił mu wrócić do pracy. To część mojej kuracji. Mam nadzieję, że nas nie zawiedziesz. Nie mogę zaprzepaścić tej szansy. Komu potrzebny pijany lekarz? Nic nie mów, bo chce mi się pić. Co się stało? O co chodzi? Nie widzisz? Próbuje mi odebrać Milagros. On też ciebie nie lubi. Wykorzystaj, że jest na twoim terenie, żeby wyjaśnić parę spraw i pokazać mu jego miejsce w szeregu. Oszalałeś. Żartowałem. Postaw mi szklankę mleka. Jak się miewa José Antonio? Dobrze. A ty? Wyglądasz na zmęczoną. Martwię się. Wystąpiły komplikacje? Operacja się powiodła. Martwię się José Antoniem i Milagros. Dokąd jedziemy? Do szpitala. Mam czekać? Nie. Nie wiem, ile to potrwa. Żadne nie chce tego powiedzieć, ale widzę, że zmagają się ze swoimi uczuciami. Nigdy nie przestali się kochać. Mylisz się. José Antonio cię kocha. Poprosił cię o rękę. Próbował mnie pokochać. Stara się zapomnieć o Milagros. Po prostu chce dotrzymać słowa. On cię kocha. Sam mi powiedział. Chce mnie kochać i być ze mną szczęśliwy. Jest.
Jak się czuje, José Antonio? Wyspał się. Przebiorę się i wracam do szpitala. Co jej się stało? Między José Antonio a Sandrą coś zaczęło się psuć. Tak jak między Martinem a Milagros. Klaudia powiedziała, że mi wybacza. To duży postęp. Nie sądzę. Powiedziała to z litości. Przeżywam to samo, co ty. Milagros jest ze mną, bo nie chce mnie skrzywdzić, ale mnie nie kocha. Jesteś zazdrosny o José Antonio. Może tylko wydaje ci się, że Milagros kocha José Antonio. Być może, ale mam podstawy, żeby tak sądzić. Musisz o nią walczyć. Nie załamuj się. Pokaż jej, jak bardzo ją kochasz. Bądź dla niej miły. Obsyp ją podarkami. Uwiedź ją. Antonio nic na to nie poradzi. Nawet jeśli chciałby cię odebrać. Nie uda mu się. Nikt nie pokona Martina. Hola, Erika. Hola. Gdzie José Antonio? Na badania. Może wypiszą go po południu. A Sandra? Pojechała do domu wykąpać się i przebrać. Zaczekasz na niego? Nie wiem. Powiedzieć Martinowi, że tu jesteś? Nie trzeba. Potem sama do niego pójdę. Ok, con permiso. Ciao. Rozumiem, że José Antonio dziś wychodzi ze szpitala. Pojedzie do domu, gdzie czeka na niego narzeczona. Nie widzę powodu, dla którego miałby się spotkać z Milagros. Miała go tu odwiedzić. Nie pozwól, żeby byli sami. Zaznacz swoją obecność. Masz rację. Bądź spokojny i pewny siebie. Jeśli nie chcę jej stracić, muszę przestać lamentować. Dobrze powiedziane. Idź do niej. Co nowego? Rozmawiałam z Milagros o tym nowym dyrektorze finansowym. A prosiłem, żebyś tego nie robiła. Już postanowiliśmy. Podpisał umowę. Prosiłam tylko o zgodę na zrobienie mu testu. Chcesz sprawdzać przygotowanie zawodowe Gabriela? Czyś ty oszalała? Mam zgodę Milagros i zrobię to. Gabriel ma tak duże doświadczenie, że nie będziesz w stanie tego ocenić. Zresztą, może się obrazić. Trudno. Jeśli nie zaliczy testu, będzie musiał poszukać nowej pracy. Co za dziewczyna. Poproszę z panem Gabrielem del Solar. To ja. Mówi Fernanda Muñoz de la Torre. Miło mi cię słyszeć. Chciałam ustalić termin, kiedy będziesz mógł się poddać testowi. Chcesz mnie sprawdzić?
Może Gerardo zapomniał cię uprzedzić, ale mamy zwyczaj sprawdzać przygotowanie zawodowe nowych pracowników. Normy dotyczą wszystkich. Mogę wiedzieć, kto mnie przeegzaminuje? Jakiś profesor ekonomii? Nie, ja. Ty chcesz to zrobić? A co, dziwisz się? Skądże? Kiedy chcesz mnie przetestować? Może dzisiaj, mam czas. Dobrze, czekam. Na razie. Gdzie mój podręcznik od makroekonomii? Ostrożnie. Mówisz, że Milagros przyszła mnie odwiedzić? Kiedy byłaś na badaniach? Pewnie zaraz wróci. Jak wypadły wyniki badań? Zaraz będą gotowe. Dam ci znać, jak tylko lekarz je obejrzy. Dziękuję. Popatrz, pierwsze pismo, które sama napisałam. Co ty na to? Czytam dopiero drugą linijkę. No i jak? Pozwól, że dokończę. Wychodzę. Pozdrów szefa. Powodzenia. Co ty na to? Nie nadajesz się na sekretarkę. Wiem. Nie chcę być sekretarką, tylko twoją żoną. Miałam na myśli Sandrę, José Antonia, Martina i Milagros. Czuję, że nadchodzi kataklizm. Boże, uchowaj. Wyjęliśmy kulę, nie uszkadzając żadnego organu. Musisz uważać na ranę i nie wysilać się do czasu, aż się zabliźni i zdejmiemy szwy. Zrozumiałeś? To znaczy, że mogę iść? Tylko nie zapomnij zapłacić rachunku. Powiadomić Sandrę, żeby przyjechała po ciebie? Nie, zaraz to będzie. Zaczęła płakać? Gdy zobaczyła się w sukni ślubnej, przeraziła się. Postanowiłam ci o tym powiedzieć. Nie wiem, czy przemawia przeze mnie zazdrość, ale Milagros chyba przestała mnie kochać. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Znów zakochała się w José Antonio. Kocha cię, ale czasami przed ślubem ogarnia nas lęk. Twój ojciec był przerażony. Zamiast rozmawiać ze mną, powinieneś jej poszukać. Przyszła odwiedzić José Antonia. Poszła sobie, bo robili mu badania. Ale do domu nie wróciła. Uspokójmy się. Być może to tylko burza w szklance wody. Pipo, Pipo. Nie musisz chować listu od narzeczonego. Nie zabiorę ci go. Nie zrobię ci krzywdy. Właściwie jesteśmy krewnymi. Jestem tylko pomocą domową. Czego pani sobie życzy? Chcę porozmawiać. Jestem smutna i przygnębiona. Wczoraj dowiedziałam się o śmierci kogoś, kogo kochałam. Przykro mi. Nawet nie wiesz, o kim mówię. Co tu robisz?
A co to panią obchodzi? Jesteś bezczelna. Tylko wobec tych, którzy mnie źle traktują. Może pani wyjść? Chcę porozmawiać z Palomą. Dobrze, że jutro wyjeżdżasz. Nie znoszę ludzi twojego pokroju. Wiedźma. Mam trochę ciuchów, których nie mogę zabrać. Będą dla ciebie w sam raz. Chcesz? Oczywiście. Na pewno będą dobre. Dzięki. Będę za tobą tęskniła. Wyjazd będzie trudniejszy niż myślałem. Chcesz zostać? To nie zależy ode mnie. Wystarczy, że Sebastian mnie o to poprosi. Makarena dziś nie pracuje? Zaraz zejdzie. Pewnie pakuje walizę. Potrzebujemy pomocy, pójdę po nią. Nie, ja pójdę. Przy okazji przyniosę książkę kucharską z mojego pokoju. Masz dzisiaj wychodne? Nie, ale muszę wyjść. Czy będę mogła? Pani Milagros nie ma. Dokąd się wybierasz? Brat przysłał mi list polecony z Huancayo i muszę go odebrać. Nie wiedziałem, że masz tam rodzinę. Mieszka tam od niedawna. Mogę? Zaraz wrócę. No dobrze. Pójść z tobą? Nie, nie zgubię się. Nie wiedziałam, że tak szybko cię wypiszą. Czekam na Sandrę. Nie chcę się z nią rozmieniać. Cieszę się, że tak szybko stanęłeś na nogi. Postrzał nie był groźny. Doktor powiedział, żebym uważał na ranę. Wpadłam zobaczyć, jak się czujesz. Po tym, przez co przeszliśmy, doszłam do wniosku, że byłam dla ciebie niesprawiedliwa. Teraz wiem, jak bardzo kochasz syna. Wiedz, że możesz go odwiedzać, kiedy tylko chcesz. Naprawdę? Bardzo się cieszę. Pójdziemy na kawę? Dłużej tu nie wytrzymam. Chodźmy. Zobaczysz, jak przykre bywają rozstania. Wiem coś o tym. Chodzi o Pipa? Już od dawna powinien był wrócić. Wciąż tylko pisze, że znowu złożono mu ofertę pracy, której nie może odrzucić. Nie wiem, co o tym sądzić. Myślisz, że wymyśla preteksty, żeby nie wrócić? Stopniowo tracę wiarę w jego powrót. Można? Adelante. Tak. Tome asiento. Proszę usiąść. Mówimy do siebie per pan, pani? Tak. Zaczynamy? Bien.
Nazywam się Gabriel Del Solar. Studiowałem ekonomię i zarządzanie. Doktoryzowałem się w London School of Economics. Pracowałem też jako doradca ekonomiczny. Mam pana CV. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Jestem kawalerem bez zobowiązań. Lubię konfliktowe kobiety z trudnym charakterem, tylko bez impertynencji. Postaram się kontrolować. Dobrze. Proszę przeczytać te dane dotyczące firmy i powiedzieć, co pan o nich myśli. Proszę się nie śpieszyć. Z przyjemnością. Witaj. Przyszłam jak mogłam najszybciej. Muszę się śpieszyć. Szkoda. No to nie traćmy czasu. Masz coś dla mnie? Tak. Uprzedzam, że może panią zaszokować. Lubię mocne wrażenia. Gdzie José Antonio? Nie wiem. Też na niego czekam. Gdyby kula przeszła trochę wyżej, nie rozmawialibyśmy w tej chwili. Miałem szczęście. A do tego będę mógł widywać syna. Jestem ci bardzo wdzięczny. Rozumiem, że Raquel może nienawidzić rodzinę de la Torre. Ale nie pojmuje, jak mogła strzelić do kogoś, kogo wychowała jak własnego syna. Raquel uczyniła ze mnie narzędzie swojej zemsty. Zatruła moje serce nienawiścią tylko po to, żebym pomógł jej mścić się na rodzinie de la Torre i na tobie. Co cię powstrzymało? Dlaczego ją opuściłeś? Chcesz wiedzieć? Tak. Ty mnie powstrzymałaś. Nie widziałem w tobie ani członka rodu de la Torre, ani wroga, którego mam zniszczyć. Ale i tak bardzo mnie skrzywdziłeś. Nie da się tego porównać z tym, co chciała ci zrobić Raquel. Ona nie chciała, żeby nasze dziecko się urodziło. Ale dlaczego? Bała się, że mnie pokochasz? Ja już cię kochałem. I to tak, jak nie sądziłem, że można kogoś pokochać. Como nunca pensé que podía amar a una mujer. El señor que está. Ten pan, który jest z Lucrecją, był pani ukochanym? Tak. Lucrecia uwiodła go. Teraz przez nią nie żyje. Tam, gdzie pojawia się pani Lucrecia, zawsze dzieją się dziwne rzeczy. A to ktoś umiera, a to ktoś zostaje porwany. Na przykład Rafaelito. Podejrzewają ją? Nie. Główną podejrzaną jest niejaka Raquel. Mam się o niej dowiedzieć? Informuj mnie o tym, co się dzieje w domu. Nic więcej. Co zamierza pani zrobić z tą kasetą? Wykorzystam ją, żeby się zemścić. Raquel nie mogła znieść tego, że się w tobie zakochałem. Nie mów tego. Nigdy mnie nie kochałeś. Wiem, że trudno ci w to uwierzyć po tym, co ci zrobiłem, ale to prawda. Sfingowałeś ślub kościelny. Porzuciłeś mnie, kiedy byłam w ciąży. Wtedy nie mogłem ci wyznać prawdy. A teraz możesz powiedzieć, dlaczego mnie zostawiłeś? Żeby Raquel nie skrzywdziła ani ciebie, ani dziecka. Taka była umowa. Nie skrzywdzi cię, jeśli odejdę od ciebie. Zostawiłeś mnie, żeby Raquel mnie nie skrzywdziła?
Byłem głupi, sądząc, że Raquel dotrzyma słowa. Nie wierzę w to, co powiedziałeś. Nie mam powodów, żeby cię okłamywać. Mówię prawdę. Hola. Hola. José Antonio został wypisany do domu. Zamówiliśmy coś do picia. Przyłączycie się? Hola. Te estaba buscando. Szukałem cię. Sí. Potrzebujemy cię w kuchni, o ile nie jesteś zajęta. Zaraz zejdę. Gracias. Chyba chcę z tobą porozmawiać na osobności. Nie chcę robić sobie złudzeń. Idź. Powodzenia. Ach, ci mężczyźni. Dlaczego są tacy okrutni? Ty będziesz inny. Prawda? Najlepszy i najsłodszy na świecie. Nareszcie. Co pan o tym sądzi? Że osoba, która przygotowała ten raport, w ogóle nie zna się na interesach. Co mówisz? Przeszłaś na ty? Słucham pana. Jakie są pańskie uwagi i spostrzeżenia? Gdybyście się zastosowali do wskazówek zawartych w tym raporcie, to firma straciłaby sporo pieniędzy. Nieprawda. To twój... Przepraszam, pani raport? Jeśli Mistral spełni te zalecenia, zarobi dużo pieniędzy. Zarobi, ale nie tyle, ile bym mógł. A to oznacza straty. Posłużę się pani komputerem, żeby to wyjaśnić. Umie pan obsługiwać komputer? Masz. To trochę więcej, niż się umawiałyśmy. Jest pani bardzo hojna. Dziękuję. Wrogowie moich wrogów są moimi przyjaciółmi. Nienawidzę Lucrecji de la Torre. Dzięki tej kasecie zniszczymy ją. Wyślę ją pani do Milagros? Raczej do telewizji. Niech ją zobaczy cały kraj. Znam pewną redaktorkę z telewizji. Jej programy mają dużą oglądalność. Ona również nienawidzi Lucrecji. Wiedziałam, że po wywiadzie z tym piłkarzem spadnie oglądalność. Ludziom znudziły się sportowe gwiazdy lat 70. Potrzebuję bombowego tematu, jak porwanie dziecka. Wścieka mnie to, że po tym, jak im pomogliśmy, nie chcą, żebyśmy pokazali ich radość ze szczęśliwego zakończenia. Musisz się nauczyć szanować prywatność ludzi, szczególnie jeśli są tak wpływowi jak rodzina de la Torre. To normalne, że teraz chcą mieć spokój i stronią od mediów. Niewdzięczni. Taką masz pracę. Musisz przywyknąć. Nie zamierzam czekać, aż temat sam spadnie mi z nieba. Teraz, kiedy jesteś sławna, większość ludzi zdradzi ci najgłębsze tajemnice, żeby tylko mieć swoje 5 minut w telewizji. Musisz tylko utrzymać się na fali. Masz rację. Napijemy się? Żona czeka na mnie. Nie lubi, gdy się spóźniam. Do jutra. Stary piernik. Podwieźć cię do domu? Jeśli nie sprawi ci to kłopotu. Przeciwnie.
Moglibyśmy gdzieś pójść, pogadać. Może. Co to znaczy? Czujesz się sam? Tak, jestem bardzo samotny. Moi przyjaciele nie żyją, żona mnie opuściła. Miała powód. Kochanka mnie zdradza, syn wyjechał. Córki nigdy nie ma w domu. Nigdy nie czułem się równie samotny. Nie rozumiem. Jesteś sympatycznym mężczyzną, któremu nie wiedzie się z kobietami. Nie wierzę. Masz famę kobieciarza. Właśnie, to tylko fama. Bardzo daleko od rzeczywistości. To nieprawda. Oczywiście, że sprawia mi to przyjemność. W jakiś sposób podsycam tę famę. Więc to blef? Zwykłe gadanie? Tak. To dlatego zakochałem się w Body. Byłem tak niedoświadczony jak chłopak na pierwszej randce. Nie wierzysz mi? Chciałabym. Nie wiem, dlaczego ci to mówię. Nigdy nikomu się nie zwierzam. Ale ulżyło mi. To dobrze. Chodźmy to oblać. Cieszę się, że was zobaczyłem. Dziękuję, że mnie odwiedziłeś. Dlaczego go nienawidzisz? Ja nikogo nie nienawidzę, tym bardziej José Antonio, ale nie mogę patrzeć, jak cię uwodzi. Sądzisz, że jestem taka głupia, że dam się uwieść przez pierwszego lepszego? On nie jest pierwszym lepszym. Nie. Jest mężczyzną, który kocha swoją narzeczoną. Wkrótce ją poślubi. Tak jak ja poślubię ciebie. Zapomniałaś powiedzieć, że też kochasz swojego narzeczonego. Naprawdę chcesz to usłyszeć? Tak. Chcę, żebyś powiedziała, że mnie kochasz. Zaoszczędzilibyśmy 4,2% na transporcie i drugie tyle skracając okres płatności o 2 dni. Inaczej mówiąc, 8,6% więcej niż w przedłożonym przez panią projekcie. Nie wiedziałem, że tu jesteś. Od dłuższego czasu. Fernanda urządziła mi sprawdzian, ale chyba skończyliśmy, prawda? Nadaje się na to stanowisko? Chyba tak. W końcu to tylko kilkumiesięczne zastępstwo do czasu, aż Milagros wróci z podróży poślubnej. Dziękuję za zaufanie. Na pewno was nie zawiodę. Wpadniesz do mojego gabinetu? Chcę, żebyś przejrzał pewne dokumenty. Oczywiście. Do zobaczenia, Fernando. Oczywiście, że cię kocham. Cóż to za pytanie? Wątpisz w to? Ależ nie. Martwisz się o José Antonio? Oczywiście, że jestem mu wdzięczna. Ale to za ciebie chcę wyjść za mąż. Z tobą chcę założyć rodzinę. Z nikim innym. Contigo y nadie más. Y yo contigo.
A ja z tobą. Wybacz. Zachowałem się jak idiota. Jak zakochany idiota. Może chodźmy gdzieś. Skończyłem pracę i chciałbym pobyć z tobą na osobności. Chętnie, ale najpierw muszę wpaść do biura. Mam do podpisania parę dokumentów. Powiem Benitowi, żeby to dostarczył. Więc to twoja ostatnia noc w Limie? Chcesz to uczcić? Nie, nie mam ochoty. Biedaczka. Jeszcze tylko jeden dzień. Chcę zaprosić Makarenę do restauracji. To dobry pomysł. Jest trochę smutna. Gotowa do podróży? Chcieliśmy zaprosić cię do restauracji. Nie, dziękuję. Nie mam ochoty. Mogę z nią porozmawiać? Oczywiście. Czyż on nie jest słodki? O czym rozmawiałeś z Milagros? Byliście bardzo wzburzeni. O niczym szczególnym. O przeszłości. O czym jeszcze? O niczym. Jestem zmęczony, położę się. Najpierw musimy odbyć rozmowę. Poważną, szczerą rozmowę. Lepiej usiądźmy. O czym chcesz rozmawiać? O nas. Sądzę, że powinniśmy się rozstać. To tchórz, który nie potrafi walczyć o to, co naprawdę kocha. Może Sebastian naprawdę kocha Rosji? Nie. Kocha tylko mnie. Rozstać się? Skąd ten pomysł? Przecież mamy się pobrać. Nie oszukujmy się. Nie zaprzeczaj, że kochasz Milagros. Myślałam, że ją zapomnisz. Wiem, że próbowałeś mnie pokochać. Ale musimy pogodzić się z rzeczywistością. Musimy się rozstać. Zwracam ci wolność. Zrób z nią, co chcesz. Był to film z serii Cud Miłości. Opracowanie wersji polskiej, Studio Publishing. Tekst Daniel Wegner, czytał Janusz Kozioł. Pewnego razu trzech samotnych panów znalazło pod drzwiami niemowlę. Co działo się później? Bieluszki, karmienie, zasypki, kąpiele? W końcu, kto powiedział, że idealną niańką musi być kobieta? Historia o tym, jak wielkie zamieszanie przeradza się w wielką miłość. Trzech mężczyzn i niemowlę. Już we wtorek 20.